Ściągacz izolacji umożliwia precyzyjne i szybkie usunięcie izolacji z przewodu. Oczywiście zamiast wydawać pieniądze na ściągacz izolacji, można wziąć do ręki nóż czy szczypce i obrabiać przewody ręcznie. To jest słuszne myślenie, gdy trzeba podpiąć jedno lub co najwyżej dwa gniazdka. Ale w czynnościach elektroinstalacyjnych ściąganie przewodu jest jedną z podstawowych czynności. I tutaj należałoby się zaopatrzyć w automatyczny ściągacz izolacji. Na rynku występuje cała masa różnych ściągaczy. Ja zaopatrzyłem się w ściągacz izolacji kupiony w Lidlu za około 45 zł. Jest to zestaw wraz z końcówkami. W zgrabnym, praktycznym opakowaniu oprócz ściągacza znajduje się cała masa różnych końcówek. Płaskich wtyczek, łączników stykowych, płaskich tulejek wtykowych, końcówek kablowych, są nawet opaski zaciskowe i miękkie druty do wiązania przewodów. A to przegląd końcówek tulejek, które znajdują się w opakowaniu. To jest śruba do regulacji nacisku szczęk. Tym plastikowym elementem regulujemy długość odizolowanego przewodu. Ściągaczem możemy też zdjąć izolację z przewodu płaskiego o przekroju gdzieś około do 1,5 mm2. Przewody o większym przekroju nie zmieszczą się między szczękami. Ściąganie izolacji z pojedynczej żyły nie stanowi żadnego problemu. Urządzenie posiada obcinak do przewodów. Izolację z przewodów o przekroju gdzieś około 1,5 do 2,5 mm2 można ściągnąć od razu z 3-4 przewodów.
teraz dla przykładu zaciśniemy jedną płaską tulejkę wtykową oraz jedną końcówkę kablową. Po przygotowaniu przewodu zakładamy tulejkę, końcówkę i umieszczamy w miejscu zaciskania. Mamy tutaj cienki przewód i umieścimy ją w miejscu oznaczonym jako od 0,5 do 1 mm kwadratowego. Mocno ściskamy, powtarzamy jeszcze raz, ewentualnie dwa razy. Z kolei płaską tulejkę wtykową po założeniu na przewód zaciskamy w miejscu oznaczonym kolorowymi kropkami. Choć nie jest to niezbędne urządzenie w każdym domu, to jednak, gdy ktoś trochę więcej pracuje z przewodami, taki ściągacz automatyczny bardzo będzie przydatny. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!